Dobra, guys, obejrzyjmy sobie 10 strasznych horrorów, które odpalicie na PC. Zobaczymy, czy w coś nie grałem. Może się czymś zainspirujemy. Jestem ciekawy, co TV Gry ma nam do zaprezentowania. Dobra, obczajmy to. Strach towarzyszy ludzkości od początku naszego istnienia. Dziś, gdy codzienność nie jest już tak przerażająca, jego deficyt zaczęliśmy uzupełniać horrorami. To prawda. Najpierw były opowieści grozy. Potem horrory są świetne. Grasz se w horror i mówisz tak. Nie, no tragedia, źle się czuję, co chwilę mi coś na twarz wyskakuje strasznie. Kończysz horror, są napisy i mówisz sobie, to było fajne. Z dreszczykiem, tak, a obecnie szczytem możliwości są horrory interaktywne, w akcji których uczestniczymy za pośrednictwem na przykład komputera. Dla tych, którzy lubią się bać, wybrałem kilka strasznych gier wartych ugrania na PC. Nie, no nie powiesz mi, że wybrałeś do horrorów The Forest. To w ogóle straszne nie jest. Litości. Outlast. No dobra, Outlast 1 jest okej. Okay. W dwójkę graliśmy ostatnio i był gówniany strasznie. Ostatnich lat. To tylko jeden z przykładów recenzenckich zachwytów, które dekadę temu dominowały w branżowych mediach. Akcja gry toczy się, i tu horrorowa klisza, w szpitalu psychiatrycznym opuszczonym nie spodziewał? Tylko przez Boga, ale i przez personel medyczny. Budynek na nieszczęście głównego bohatera został całkowicie opanowany przez wariatów z okultystycznymi ciągotami, którzy bardzo chcą nas zabić. Nie, jest naprawdę fajnie pierwsza zrobiona część akurat. Outlasta miała więc wszystko, czego oczekujecie od dobrego horroru, w szczególności jednak wyśmienicie żonglowała elementami grozy, tak by żadnym z nich nie zamęczyć gracza. Chodzi m.in. o sensownie zaprojektowane jumpscary rozmieszczone w odpowiedniej od siebie odległości. W Outlaście pojawiały się również elementy typowe dla horroru widzianego z perspektywy pierwszej osoby. Ucieczki na oślep nieznanymi korytarzami, czy skradanie się i unikanie pokręconych przeciwników. No to uczucie takiego, wiesz, naprawdę walki o życie, bo nie dają ci w ogóle popatrzeć, gdzie masz uciec, tylko masz po prostu uciekać przed siebie i totalnie instant reagować. Zarąbiste. Akurat w Outlaście 1 było bardzo dobrze to zrobione, ale w dwójce, kurde, mam wrażenie, że dwójka była w pewnych momentach zbyt nieczytelna jednak. Według danych z 2016 roku znalazł ponad 4 miliony nabywców. To wystarczyło, żeby sfinansować powstanie sequela. Nie mam pojęcia, czemu widzimy Outlast Trials zamiast Outlasta 1 na ekranie, ale to nie ma znaczenia. Outlast 2 zadebiutował w kwietniu 2017 roku i opowiadał zupełnie nową historię, niezwiązaną z tą z jedynki. Gra została ciepło przyjęta przez fanów, ale jednocześnie wielu z nich wciąż uważa oryginał za najlepszą część. Oryginał jest lepszy, dwójka moim zdaniem jest dwa razy za długa po prostu. Nie wiem, gdyby dwójka była bardziej skondensowaną gierką, to by była git, ale po prostu ilość tych samych sekwencji powtarzanych cały czas, jasne, Outlast cały czas zawsze się opierał na tym, że masz po prostu przed czymś uciekać, a tam po prostu tego za dużo było. Od 18 maja 2023 roku w ramach wczesnego dostępu można było ogrywać trzecią część zatytułowaną wcale nie Outlast 3, a The Outlast Trials. Największą zmianą jest wprowadzenie trybu koop operacji dla maksymalnie trzech graczy oraz sroga inspiracja filmową serią Piła. Nie, myślę, że Outlast 3 taki legitny gier powinien powstać. O, w Aliena nie grałem, także jestem ciekawy, co tutaj powie. Bo ja generalnie nie pałam taką miłością do gier kosmicznych i trochę z dużą niechęcią do tego podchodzę. A może coś z tych rzeczy jednak warto ograć. Tego widzieliśmy wiele. Dead Space'owi chcę dać szansę jeszcze, bo to survival horror w zasadzie. Wśród nich były zarówno pozycje wybitne jak Aliens vs Predator Studio Rebellion, jak i produkcje bardzo wątpliwej jakości. Tak, mowa o Aliens Colonial Marines Gearboxu. Po tym bardzo bolesnym zawodzie fani dostali na szczęście obcego Izolację, który okazał się straszny w dobrym znaczeniu tego słowa. Akcja Izolacji toczy się już po zaginięciu Nostromo i Ellen Ripley. Gracz wciela się w córkę filmowej bohaterki, Amandę. Młoda kobieta, poszukując matki, dowiaduje się o istnieniu odległej stacji kosmicznej. Alien dowalony jest, ale się przedłuża bardziej niż Outlast 2. Oj, to nie jest taki dowalony. Sevastopol, na którą trafiły czarne skrzynki Nostromo. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja uważam, że krótka gra, która jest naprawdę dobrze zrobiona i zostawi cię z takim poczuciem kozackiego przeżycia, jest dużo lepsze niż rozciągnięta gra, która jest dobra, ale nie jest wybitna przez to, że jest rozciągnięta. Zanim jednak je znajdziemy, musimy zmierzyć się z tym samym koszmarem, któremu stawiała czoła Ellen. Gra wyszła świetnie i chociaż wielu recenzentów wypomina jej zbyt rzadkie spotkanie z tytułowym obcym, dominują pochwały kapitalnej oprawy audiowizualnej oraz wiernie oddanego klimatu pierwszych części filmowej sagi. Warto wspomnieć, że sam obcy został wyposażony w rozbudowaną sztuczną inteligencję, dzięki której jego zachowanie nie jest łatwe do przewidzenia. Okej. Silent Hill 2. Tu remake wychodzi, nie? Byłoby ogromnym nietaktem, gdyby w zestawieniu najlepszych horrorów na blaszaki nie pojawiła się podobno legendarna Podobno wyjdzie w tym roku, ale 31 grudnia, także no.
produkcja Konami, czyli Silent Hill 2 z 2001 roku. Port na PC wydano 2 lata po wersji na PS2. Choć po dwójce wyszło kilka kolejnych tytułów z tego cyklu, żaden nie zapadł graczom w pamięć z taką mocą. Świadczą o tym chociażby wciąż powstające fanowskie teorie na jej temat. Silent Hill 2 było klasycznym horrorem swoich czasów. Jednocześnie twórcom udało się jednak uniknąć typowych jumpscare'ów i zbudować klimat dzięki muzyce, dźwiękom czy dobrze wyreżyserowanym cutscenkom. W grze występuje walka, ale co niektórzy poczytują za zaletę, jej mechanizmy nie są szczególnie dobrze pomyślane, co skłania nas do tego, by raczej uciekać niż atakować wrogów. Czekacie na remake przygotowany przez polskie Bloober Team? Dajcie znać w komentarzu. O Boże, to Polacy robią ten remake? No to ciekawe. The Quarry to produkcja bardzo często porównywana do Until Dawn i uznawana za grę lepszą. Rzeczywiście obie produkcje wiele łączą. Zupełnie szczerze uwielbiam te gry. W sensie to są de facto filmy, w których masz jakąś tam interakcję, ale lubię je bardzo. Jest tak fajne, żeby sobie po prostu wywalić się w fotelu i podejmować wybory, wiesz, nie wiem, lubię. Jasne, też bardzo lubię gry, które stawiają na gameplay, właśnie jak jakiś Elden, że tam fabuły praktycznie nie ma, dopóki nie chcesz, żeby była. Ale kurde, czy The Quarry, czy Until Dawn, czy te Dark Anthology, Dark Pictures, to jest petarda, bardzo fajne. Chociaż w Dark Pictures, no powiem tak, niektóre te części się mocno odklejały, ale The Quarry i Until Dawn były kozackie. Devil in Me było fajne. Łączy. To filmowe przygodówki nastawione na straszenie odbiorcy. Obie zostały też stworzone przez to samo studio, czyli Supermassive Games. Zawiązanie akcji jest tu dość sztampowe. Po raz kolejny mamy do czynienia z grupą imprezujących nastolatków, na których ktoś urządza polowanie. Dość szybko dowiadujemy się kto. Widzieliśmy to już dziesiątki razy w filmach, niejednokrotnie o tym czytaliśmy, a także ogrywaliśmy. Dlaczego więc Kamieniołom zdobywa tak wysokie oceny recenzentów? Fabuła szybko zbacza z utartych ścieżek i to, jak potoczą się kolejne wydarzenia, zależy już tylko od gracza i jego wyboru. Tam można tak łatwo spieprzyć. I to jest z jednej strony zarąbiste, a z drugiej wkurzające, ale też zachęca do zagrania znowu, więc w sumie cool. Quarry to tytuł, w którym mają one duże znaczenie i decydują o życiu bądź śmierci bohaterów. Wpływ ma się również na rodzaj relacji, jakie połączą nastolatków oraz metody, jakimi będą radzić sobie Heavy z zagrożeniem. Jest. Sam Heavy gameplay jest kozacki, szczątkowy, gier, opiera się w dużej mierze na poznawaniu lokacji i konwersacjach. Bardziej niekiedy kryminał. Przyda się jednak umiejętność szybkiego reagowania i zręczność. Resident Evil 7? Kurde, Resident petarda. Evil 7, szczerze, Biohazard. Tak dobry powrót do korzeni survival horrorowych, że to ciul. Chociaż tam nie ma aż tyle tego survival horroru, ile na przykład w drugiej części, to i tak jest to super udany powrót do korzeni w porównaniu do tego, co oferowała ci szósta część gry. To mocny i udany powrót do korzeni serii, która około piątki zrobiła zwrot w stronę gier akcji. Siódemka to było tragiczne. Uważam, że piątka i szóstka to jest najgorsze, co Residenta spotkało. Są ludzie, którzy grają tylko w piątkę i szóstkę, ale to są fani gier akcji, a nie fani gier survival horrorowych, no umówmy się. W którym także zdarza nam się postrzelać, ale znacznie większy nacisk położono tu na duszną atmosferę i poczucie zaszczucia. Wszystko zaczyna się, gdy główny bohater, Ethan Winters, nieoczekiwanie dostaje lokacja jest wiadomość chyba najlepsza. Od zaginionej żony, którą dawno uznał za zmarłą i natychmiast wyrusza do Luizjany. Kobietę odnajduje w domu rodziny Bakerów, w którym szybko staje się więźniem i jednocześnie świadkiem niewyobrażalnych okropieństw. Gęsty, obrzydliwy klimat niemal spływa po ścianach zatęchłych pamiętam, że Resident 7 był chyba pierwszym Residentem, którego zagrałem. Tak mi się wydaje. I ja miałem wtedy jeszcze taki wstręt do horrorów mocny, nie? I sobie mówię, Jezu, dobra, ten dom się zaraz kończy, ja pierdzielę, koniec. A potem się okazało, że masz jeszcze 3 lokacje, nie? Nic i zrujnowanych korytarzy, które przemierzamy, próbując zrozumieć, co się tutaj tak naprawdę dzieje. I chociaż Capcom nie potrafił w dobrej formie dotrzeć do finału tej opowieści, gdzieś przy 3/4 fabuły tytuł ten staje się wręcz męczący i mocno naciągany, to miejsce w zestawieniu absolutnie się tej produkcji należy, szczególnie za pozytywne wrażenia po pamiętnym zawodzie, jakim była szósta część serii. Pierwsze podejście w Resident Evil 7 jest dowalone. Polecam sobie każdemu zagrać, jak nie widział, bo to będzie mocarne. A nawet jak widział to. O, Mroczny Obłęd, to chyba najlepsza amnezja, nie? W 2010 roku szwedzkie studio Frictional Games, twórcy kultowej do dziś Penumbry, wydało Amnezję Mroczny Obłęd. Ta nastrojowa, powolna i przerażająca gra, mocno nawiązująca do prozy Lovecrafta, zupełnie lekceważyła ówczesne trendy. Zamiast zombie... Graficznie mi się bardzo podoba. Taki stary vibik, ale nie za stary, nie wiem, fajne to było. Strzelania i akcji dostaliśmy zagadki, tajemnice i mrok. To był strzał w dziesiątkę i początek nowej mody w horrorze.
horrorach. Głównym bohaterem gry jest Daniel, cierpiący na amnezję mężczyzna błąka się po korytarzach kamiennego zamczyska, chcąc odzyskać pamięć, uciekając jednocześnie przed własną przeszłością i potwornymi kreaturami rodem z koszmaru. W Mrocznym Obłędzie wprowadzono kilka ciekawych mechanik. Jedną z nich jest konieczność dbania o zdrowie psychiczne sterowanej postaci. Daniel reaguje na bodźce, m.in. niebezpieczne dźwięki tła czy ciemne zakamarki. Ratunkiem są dla niego źródła stałego światła, trzymane w ręku lampy, a nawet zapałki. Dzięki I to jest jedna z niewielu gier, gdzie taka mechanika została ograna dobrze. Jest masa gier, które wyszły później, są nowsze, bardziej rozwinięte technologicznie, w których to jest po prostu irytujące. Ale tutaj te źródła światła i dbanie o to nie było wkurzające aż tak bardzo. Czasami irytowało, ale to też miało taką misję, ale nie było do takiego stopnia irytujące, że miałeś jakiś quit moment, że chcesz wyłączyć grę, nie? I ognia uspokaja się nie tylko protagonista, ale i obraz, który widzimy jego oczami. Drugim przykładem ciekawego rozwiązania jest wprowadzenie do horroru zagadek środowiskowych opartych na Bunker fizyce. Był bardzo dobry, jeżeli chodzi o amnezję. Też spoko powrót do dobrego horroru. Soma. W to nie grałem, bo to kosmiczne też chyba. Po gorąco przyjętej amnezji z 2010 roku oraz jej trochę gorszej kontynuacji o podtytule Machine for Pigs, powstałej 3 lata później, twórcy postanowili porzucić klimaty rodem z dzieł Lovecrafta na rzecz surowego sci-fi. W efekcie w 2015 roku świat usłyszał o grze zatytułowanej Soma, kolejnym horrorze Frictional Games. Soma nie okazała się finalnie produktem dopracowanym w 100%, niemniej warto dać jej szansę. Dlaczego? Bo to zdecydowanie najlepsza gra Szwedów z Frictional Games i nie psuje tu świetnego Serio? Wrażenia nawet źle zaprojektowany bohater czy scenariusz, który nie zawsze stanowi spójną całość. Twórcy nadrabiają to dojmującym poczuciem zaszczucia w każdy element świata, od ledwie słyszalnych dźwięków po konstrukcję poziomów, potęguje uczucie strachu. Niewątpliwą zaletą Somy jest również bardzo dobra, jak na projekt o tej skali, oprawa graficzna. O Darkwood, w to graliśmy, dowalona gierka, ten fajne to było. Survival horror indie, w którym poczynania bohatera obserwujemy z Ale mam wrażenie, że trochę niepotrzebnie rozciągnięta pod koniec. To dzieło warszawskiego studia Acid Wizard. To pierwsza gra tego zespołu, a mimo to można mówić o sukcesie. Tytuł ten ma prawie 95% pozytywnych ocen na Steamie. Wybitna i jest wymieniany gra. W wielu zachodnich zestawieniach tak najlepszych horrorów ostatnich lat. Rozgrywka opiera się tu na systemie dnia i nocy. Gdy jest jasno, gracz... Cykl dnia i nocy, najlepsza gra! Eksploruje proceduralnie generowany las. Znajduje tam przydatne przedmioty i spotyka przeróżne postacie, a fani surrealizmu mają tu używanie, ponieważ większość bohaterów niezależnych to nie są zwykli ludzie. Nocą natomiast trzeba zamknąć się w swojej kryjówce i bronić przed zagrożeniami aż do świtu. Zabawy wystarcza przy tym na od 20 do 30 godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na skromnego indyka. Nie, naprawdę, jak ktoś nie denerwuje go ta grafika, to polecam sobie w to zagrać, bo to po prostu nie dość, że jest fajna gra do ogarniania survivalowo, to horrorowo też jest solidna. Polecam. Bardzo fajna rzecz. Tym razem coś dla miłośników strachu, Lethal? Które można współodczuwać w towarzystwie online'owych przyjaciół. Lethal Company to kooperacyjna świeżynka z 2023 roku, której gracze wcielą się w pracowników tytułowej spółki, by na jej zlecenie zbierać cenne fanty z opuszczonych baz i zaniedbanych kompleksów na różnych księżycach. Przeszkadzać będą w tym przerażające monstra oraz nieustanny limit zarobku, który musimy wygenerować na dostarczaniu spółce przedmiotów różnej wartości. Kolejne zlecenia należy realizować w określonej liczbie dni, inaczej spółka zwolni nas, uśmiercając gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Im dalej w las, tym Pomysł jednak należy zabrać fajny. Więcej złomu i przydatnych przedmiotów, albo zapuścić się w bardziej niebezpieczne rejony kosmosu, aby zapolować na lepszy łup. Sons of the Forest, dobra, umówmy się. The Forest i Sons of the Forest to nie są straszne gry. Chyba, że ktoś nie grał w horrory i chce poczuć coś trochę bardziej creepy, to tak. To druga część świetnego survivalu, w którym ubić głównego bohatera będą próbowały nie tylko głód, pragnienie i zmęczenie, ale także pałętające się tu i ówdzie kanibale oraz... Jedyny moment w tej grze, który jest straszny, to to, że ci kanibale wyskakują naprawdę z dupy, z nie wiadomo jakich miejsc w momentach totalnie losowych. Wiożercze monstra. Tytuł ten na pewno przypadnie do gustu miłośnikom craftingu i budowania bazy, a wyjście z nieustannie rozwijającego się obozowiska i przemierzanie bezkresnego lasu lub podziemi zjeży włos na głowie niejednego twardziela. W przeciwieństwie do części pierwszej w Sons of the Forest pomoże nam przetrwać dwóch towarzyszy kierowanych przez SE. Czy to jednak wystarczy, aby przetrwać między drzewami kolejne dni i noce? Życzę powodzenia i trzymam za siebie kciuki, aby nigdy nie roztrzaskać się helikopterem. Ja grałem jak to wyszło, to pewnie trochę się pozmieniało z update'ami, ale no. W tym lesie wypełnionym tyloma niebezpieczeństwami. I to tyle, i to już.
Naprawdę lubię. Kurde, chyba muszę dać szansę tym grom kosmicznym. Horrory, ale nie grałem we wszystkie tytuły z tego gatunku. Jeśli lista się wam spodobała albo uważacie, że którejś pozycji w tym zestawieniu brakuje, dajcie znać o tym koniecznie w komentarzu do tego wideo. Bawcie się dobrze i nie pękajcie. Strach ma przecież tylko wielkie oczy. Fajny film, spoko zestawienie.